To dzieciaki czasem tak mają, że jak sobie coś uwidzą w głowie, to choćby tłumaczyć, po prostu nie iść, zostaw to, nie ruszaj, zatrzymaj, stój, no czekaj na mnie. To po prostu przed siebie taka wizja. Nie? Dlaczego? No bo jest pomysł i jest realizacja. Czy można Pana Boga o to podejrzewać? Że robi na przekór? Nie, ale że realizuje po prostu swój plan? Tak, tak. W pierwszym czytaniu mówi bardzo jasno, mówi, zasady są proste, zasady są wyłożone, jest 10, idźcie tą drogą i co? I zobaczycie. I właśnie w tej Ewangelii dzisiejszej tak mocno wybrzmiewa, że to wszystko opiera się na, no, na zaufaniu. Zaufaniu. Idzie Jezus i robi rzeczy, które zaskakują ludzi. Nigdy tak nie było. Łamie jakieś zasady. Wiadome, że wszystko jest podzielone. Tu jest państwo, tu jest kościół, świątynia. Tu się robi władzę, tu się zarabia, ustawia ludzi. Tak. A Jezus po prostu idzie i realizuje Boży plan zbawienia i daje mnóstwo obietnic, daje mnóstwo znaków, które za jakiś czas dopiero się wyjaśnią. Przemienia się na Górze Tabor. Albo mówi te zagadkowe, zburzcie te świątynie. On myśli o tym, jak ma umrzeć, bo już ma perspektywę na Jerozolimę, na Golgotę. Jak ciężko nam przyjąć tą prostą obietnicę Pana Boga, że wie, co robi. Nie? Panie Boże, jeśli się mną opiekujesz, to idę. Będę kochać, będę stosować 10 przykazań, po prostu Ci zaufam. To się wszystko dopiero okaże. A czasem trzeba i bo przewracaj wszystko i nieraz sprawy postawić do góry nogami, żeby się okazało, że Bóg tak chciał.